Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie na poważnie i merytorycznie. Muchomor czerwony to święty, potężny grzyb z łacińskiego Amanita muscaria i dostaję naprawdę dziesiątki pytań o tym, jak, dlaczego, po co i tak dalej, i tak dalej. Tak więc dzisiaj postaram się w tym filmie wyjaśnić wszystko, co jak. Na początek może najwięcej osób się tym interesuje pod kątem tak zwanej fazy. Jest to, jak już wspomniałem, święty grzyb i nie ma nic wspólnego z fazą. Jeżeli ktoś o tym myśli, to jest kompletnie temat nie dla niego. Tutaj nie chodzi o żadną fazę ani nic z tych rzeczy. Jest to grzyb leczniczy, pozwalający właśnie się ciał uzdrawiać, regenerować się. Tak samo też wiele zmian może zachodzić w naszym umyśle, w takim odkrywaniu siebie i swojej świadomości. I na ten temat właśnie co do fazy, to myślę, że wszystko. Stosowanie, dawkowanie, są tego różne sposoby. To, co ja robię na filmikach, czyli jedzenie go na surowo, to jest chyba jeden z takich najmniej bezpiecznych sposobów. No i tu już naprawdę trzeba mieć wiedzę, doświadczenie, przygotowanie i tak dalej. Ale oczywiście można muchomory spożywać również suszone, można palić, można robić z nich wywary. Są różne naprawdę sposoby. Taki myślę, że najbezpieczniejszy. Oczywiście dla osób tutaj, które są już dorosłe, są siebie świadome, które mają wiedzę. To są takie właśnie muchomory suszone. A właśnie jak szukać wiedzy, jak do tego wszystkiego podejść? Po pierwsze, spożywanie muchomora może dziwić, ale wcale tak nie jest. Tysiące, setki tysięcy osób na całym świecie spożywały muchomory, je spożywają, tylko oczywiście nie każdy się z tym ujawnia i tak dalej. Odnośnie samego muchomora jest wiele naprawdę materiałów, doświadczeń z różnych kultur, czy to słowiańskich, czy chociażby różnych tam wikingów i tak dalej, i tak dalej. Jest naprawdę tego masa, od groma. Różne plemiona, różne kultury, w różnych regionach spożywano muchomory. I to jest piękne, jak po prostu jak mało wiemy o tym świecie. Właśnie, jak mało o tym świecie wiemy. Najlepiej swoją przygodę zacząć od takiej polskiej grupy na Facebooku. Ona nosi nazwę Soma Amanita Muscaria. I naprawdę jestem zdumiony tą grupą, bo tam jest ponad 5000 osób ludzi. 5000 osób ludzi, którzy wymieniają się swoimi doświadczeniami, wiedzą i tak dalej. I jest to piękne, że taka właśnie nasza słowiańska medycyna się rozrasta. I dlatego też nagrywam te filmiki, aby przez taki, może konwent taki nieco kontrowersyjny, nieco taki z humorkiem, aby przekazywać tą wiedzę o naszej właśnie leczniczej, słowiańskiej i nie tylko słowiańskiej medycynie. Tak więc zapraszam na tą grupę, bo to naprawdę to właśnie jeszcze co warto dodać. Może poczekamy, bo leci wiatr. Nie wiem w przypadku wiatru, jak mnie słychać. Mam nadzieję, że wyraźnie, jasno i klarownie. Właśnie, co do samego muchomora i tego, jakie on robi zdziwienie wśród osób, oburzenie i tak dalej. To nie jest tak, jak wszyscy myślimy, że jest to trucizna i tak dalej. Nie, bo muchomor jest naprawdę badany przez przeróżne osoby. Są prowadzone badania i to bardzo dokładne badania na temat substancji, jakie się zawierają w muchomorze, na temat tego, jak się muchomor zachowuje w przypadku suszenia i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te badania są właśnie na tej grupie na Facebooku, na którą jeszcze raz zapraszam. Więc tutaj warto się edukować, bo naprawdę są osoby, które to badają, które się temu poświęcają i to nie jest tak, że siedzi sobie Jezus w lesie i je muchomora. Nie, jest wiedza i są badania na ten temat. Co do dawkowania, no to dawkowanie to jak najbardziej znowu tutaj to jest kwestia indywidualna i trzeba mieć wiedzę i przygotowanie swojego ciała. Ja tutaj jestem bardziej od praktyki. Nie za bardzo lubię tam czytać o teorii i tak dalej, bo jak to wiadomo, no teoria jest,
można sobie fajnie czytać, że tam jakieś starożytne, mistyczne plemiona jadły to, zyskiwały nieśmiertelność i tak dalej. Ale to jest tylko taka wiedza, taka pożywka dla naszego umysłu, aby sobie fajnie poczytać. Ale oczywiście są różni ludzie, są ludzie, którzy stawiają wiedzę na pierwszym miejscu i dla nich najbardziej jest ta wiedza, można sobie czytać o tym i tak dalej. O kurczę, zakręciłem się, powiem, o czym to ja mówiłem. Za dużo tych informacji do tego. Właśnie chciałem o to powiedzieć, że ja jestem praktykiem, nie teoretykiem. I kiedyś ludzie żyli w innych warunkach, żyli wśród natury, wśród lasu, a dzisiaj miasta, zanieczyszczenia, spaliny i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest dla nas, jako ludzi, optymalne środowisko. Nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak właśnie takie spaliny, różne tam ogrzewanie, dymy i tak dalej, jak to na nas wpływa. I że to nas zanieczyszcza, wobec tego nasze ciała są słabsze. I to nie to samo, co żyć w lesie, gdzie jest zieleń, spokój, czyste powietrze. No choć z tym tu już też nie zawsze, bo często już i w lasach z tym powietrzem jest coraz mniej, ale lasy to jest coś, bogactwo takie, które nas uzdrawia. I właśnie amanita jako święty grzyb powinien być właśnie jedzony z pełnym szacunkiem, z oddaniem, czy to samemu, właśnie czy w gronie takich zaufanych osób, które mają wiedzę, ale właśnie w lasach, nie tak jak ja na filmiku tam w McDonaldzie i tak dalej, bo to wszystko było w kwestii rozrywkowej i w kwestii takiej kontrowersji, ale właśnie lasy, to jest tutaj piękna zieleń, to już piękne kolory, aury jesienne, ale lasy, las to jest środowisko, gdzie można bezpiecznie takie muchomory spożywać. Oczywiście, jak wspomniałem, nie surowe. Tutaj warto poczytać na tej grupie jak najwięcej, aby się do tego przygotować. Na pewno też nie każdy może spożywać muchomory. Właśnie jak ktoś tak żyje w takim mieście, zanieczyszczonym spalinami jeszcze, jak wiadomo, nasze obecne jedzenie ma tysiące różnych chemikaliów i tak dalej. Różnie się trujemy poprzez zwykłe jedzenie z supermarketów, jak i tam dalej, alkohol i tak dalej, i tak dalej. Więc nasze ciała już są mniej przystosowane do tego wszystkiego i nie każdy może sobie na to pozwolić, ale jest ta wiedza, można się edukować i też aby żyć bardziej w lesie, aby otwierać się i swoją świadomość na to wszystko, że nie tylko życie jest w mieście, nie tylko jest kariera, nie tylko jest praca, pieniądze i tak dalej, ale jest też coś więcej, to też co jest tutaj i to co jest w lasach. Tak więc cóż, jak wspomniałem, jestem praktykiem, ja doświadczam. Również też to jest fajne, bo oglądając moje filmiki, możecie też uczyć się na nich. Oczywiście na naukę dopiero przyjdzie pora, bo na razie zaczęliśmy od konwencji rozrywkowej, ale wszystko w swoim czasie. I jest ta wiedza. Są badania, są artykuły liczne, są różne odwzorowania w książkach, w obrazach i tak dalej. I bezpieczeństwo, szacunek i obalanie mitów. Bo to, że widzimy muchomora, że się kojarzy nam źle, że jest trujący, że jest śmiertelny i tak dalej, to nie znaczy, że faktycznie tak jest. I warto się rozwijać, edukować. Z całym szacunkiem, miłością do Was. Pozdrawiam. I wejdźcie na grupę, tam jest wiele tego. Dziękuję.